Pani Marto, oderwaliśmy Panią od lektury. Nie wiem o czym, bo nie widziałem. A czy Pani lubi czytać o sobie? Nie, szczerze powiedziawszy, zazwyczaj nie czytam o sobie wcale. Może wynika to z doświadczenia po prostu, bo kiedyś przeczytałam dużo różnych ciekawych rzeczy na swój temat, które nie zawsze, niekoniecznie były prawdziwe, więc teraz po prostu już patrzę na to bardziej z dystansem i staram się nie czytać. A było coś, co Panią szczególnie ubawiło? Czego się Pani dowiedziała o sobie z takiej lektury? Nie no, były różne ciekawe rzeczy, że zmniejszyłam sobie piersi, że nie wiem, byłam gdzieś, powiedziałam coś, co wcale nie było prawdą. Mhm. Wróciła Pani z Australii, zaczął się kolejny sezon. Pani miewa huśtawkę, to znaczy była Pani 37, potem wypadła setki. Później znów z powrotem powrót. Mówiła Pani wtedy, że dostała drugie życie. O czym czytamy tutaj, nie wiem. Mhm. Prawdziwe są te informacje zawarte w naszym folderze turniejowym? To znaczy, no mam nadzieję, że ten sezon będzie bardziej ustabilizowany, że w tym roku będę grała więcej meczy na jednakowym poziomie i nad tym cały czas pracuję. I pierwsza setka jest celem już w tym sezonie, czy powoli wracamy? No nie, no myślę, że pierwsza setka na pewno, zwłaszcza, że teraz nie mam dużo punktów do obrony, ponieważ w zeszłym roku nie grałam najlepiej, więc myślę, że mam drogę otwartą, żeby awansować z powrotem. A plany na najbliższe tygodnie po Bydgoszczy? Już w poniedziałek, po meczu w niedzielę, który zagramy, lecę do Stanów na turnieje. Mhm. A jak się wpisuje taki fetka w przygotowanie tenisistki? Bo wiemy, że to jest orzeł na piersi, honor gra dla kraju, a z punktu widzenia czysto treningowego? Z punktu widzenia czysto treningowego, no myślę, że to jest świetny trening, ponieważ no, będę miała okazję tutaj zagrać dwa mecze z zawodniczkami, które są bardzo wysoko, więc myślę, że na pewno może mi to bardzo pomóc.